mieszkał starzec. Miał on dwóch synów. Jeden z nich przyszedł do niego ze sprawą. Ty, ojciec! Słuchaj, mam taką sprawę, ja stąd wyjeżdżam, bo to w sumie taka wiocha, dziura zabita dechami, bez perspektyw. Podziel mamonę i ja spadam, mam ciebie dosyć. Ojciec ze zrozumieniem pokiwał głową i przyniósł swój dobytek. Przy okazji zawołał jeszcze młodszego syna. Synu! To wasze mają. No i to ja rozumiem! Co ja z takimi pieniędzmi zrobię? Ja mogę z tymi wszystko robić, mogę machać, mogę wszystko. A chyba, co ja mogę z tym zrobić? Mogę iść na jakąś dyskotekę. Mogę iść na dyskotekę na przykład z muzyką. Siema laseczki, mam coś dla was, zobaczcie. O tak! To dla mnie jedno, to dla mnie! Jedziemy! Woo! Ale Biksa, zobaczcie, całe poleciało. Dobra, lecimy! Nadal mi mało! Czegoś mi tu brakuje! Tam zaczął się bawić i szastać pieniędzmi. I w ten sposób miały jego dni i noce przez kilka następnych miesięcy. Spędzał je na imprezowaniu, a jego jedynym towarzystwem były nierządnice. Pewnego dnia postanowił spróbować swojego szczęścia w hazardzie. Poszedł do kasyna i zaczął grać. Dzień dobry. Proszę pani, ja tutaj spróbowałam, mam dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, proszę pani. Pani nigdy tylu pieniędzy nie widziała w życiu. Ja chcę jeszcze więcej pieniędzy, więc tak. Ja gram. Lecimy. One. Tu. Tres. Niestety nie udało się panu. Aha. To jeszcze raz. Okej. One. Tu. A, co mi tam w bank? Come on, let's go. Oh my god. Spokojnie, ja mam jeszcze mnóstwo pieniędzy, proszę pani. Spokojnie. Już, proszę pani, ja mam mnóstwo pieniędzy. Nie, proszę pani, tyle pieniędzy nie widziałam w życiu. Proszę pani. Nie mam pieniędzy, to się pani nawet w głowie nigdy nie przyszliło, proszę pani. Okej. Come on, pieniądze do mojej ręki. Proszę pani, taka droga walizka, że ona się ledwo otwiera. Tyle pieniędzy. Pieniądze do mojej ręki! Ale proszę pani, ja mam pieniądze! Ja mam pieniądze! A proszę pani, walizko stój! Come on, pieniądze, come on! Mężczyzna stracił wszystkie pieniądze. Nie miał nawet jak wrócić do domu. Więc musiał iść na piechotę. Mojego ojca? Ojcze, ja tak za tobą tęskniłam! Zobacz, kwiaty cię przyniosłam! Już nic nie mów, cicho! Już szybko! Impreza!
się zabalujemy jak za dawnych lat! Podczas imprezy z pracy wrócił zmęczony drugi syn starca. Ojcze, co tu się dzieje? Twój brat wrócił. Ale przecież on cię zostawił. Roztrwonił cały majątek, a ja cały czas byłem przy tobie. Moje dziecko, ty zawsze byłeś przy mnie. I wszystko, co moje, do ciebie należy. Twój brat był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Ale mamy tutaj.